Ludwik II, Wittelsbach, został królem, miał zaledwie 18 lat. Dopiero po kilku latach zdobył sobie przydomek, o którym mówiłem wam wcześniej, a mianowicie Ludwik Szalony. Szaleństwo objawiło się przede wszystkim w dwóch kwestiach. Jedna to miłość do Ryszarda Wagnera, druga to architektura. Jeśli chodzi o architekturę, ten budynek, który widzicie za moimi plecami, to Neuschwanstein, jeden z najsłynniejszych zamków na świecie. Zamek, bez którego Bawaria nie byłaby tak bawarska jak dzisiaj. Na dodatek, te wszystkie sprawy związane z finansami, a więc to, że zamek początkowo miał kosztować 3 miliony marek, a w efekcie kosztował ponad 6 milionów marek, spowodował, że Ludwik II Szalony musiał abdykować. W tym zamku żył zaledwie 174 dni. Tuż po tym, kiedy zmarł, zamek został udostępniony dla zwiedzających. Wyobraźcie sobie, że zaledwie 3 lata wystarczyły, aby zlikwidować dług w postaci kilku milionów marek tylko i wyłącznie z wpływów, które są związane z biletami. Ten zamek jest żyłą złota, jeśli chodzi o Bawarię. Dziennie, w sezonie letnim, odwiedza go nawet 10 tysięcy turystów. W roku 2004, tylko w tym jednym roku, zamek zarobił 6,5 miliona euro. To naprawdę ogromne pieniądze. Ale ciekawe jest również miejsce, w którym specjalnie dla was kręcimy zamek z tej pięknej perspektywy. Nie wzięło się ono z przypadku. Ludwik II Szalony postanowił mieć dobry widok z odpowiedniej strony i w związku z tym powstał most, czyli most Marienbrücke. To tu Ludwik wieczorami razem ze swoją świtą przychodził, a służba musiała zapalać wszystkie światła tak, aby zamek świecił naprawdę pełnym blaskiem. Przyjrzyjcie się dobrze, jak wygląda jedno z dzieł Ludwika II, zwanego Szalonym. Jesteśmy w Stuttgarcie, na południu Niemiec i prawdopodobnie gdyby Ludwik II Wittelsbach, zwany Szalonym, miał tego rodzaju okazję, pewnie jeździłby Mercedesem. Ten charakterystyczny samochód pewnie znają wszyscy Polacy. Jeździł nim Jan Paweł II. Założenie było takie, że te wszystkie szyby i opakowania, które stanowiły zewnętrzną część samochodu zbudowanego na bazie G-klasy, miały chronić papieża przed wiatrem i deszczem. Wydarzenia z maja 1981 roku spowodowały, że samochód został wyposażony w kuloodporne szyby i trzeba przyznać, że służył papieżowi naprawdę przez długie lata. Możecie ten samochód zobaczyć właśnie tutaj, w Stuttgarcie. W 1934 narodziła się legenda srebrnej strzały. Narodziła się w ten sposób, że aż trudno w to uwierzyć. Otóż dokładnie w roku 1934 Manfred von Brauchitsch był absolutnym zwycięzcą typowanym przez ludzi, którzy zajmowali się sportami samochodowymi. Miał wygrać kolejny wyścig. Niestety okazało się, że wprowadzono ograniczenie. O tym ograniczeniu dowiedzieli się zawodnicy i również Manfred von Brauchitsch dokładnie wieczorem tuż przed startem następnego dnia. Okazało się, że ograniczenie dotyczy masy pojazdu. Maksymalna masa miała wynosić od tego dnia 750 kg. Zważono pojazd.
Okazało się, że srebrna strzała, która jeszcze nie jest srebrną strzałą, ważyła 751 kg. Zawodnicy mieli zaledwie jedną noc na to, aby coś zrobić. Sytuacja była beznadziejna. Ale wówczas pojawiło się jedno sformułowanie, które spowodowało, że historia nabrała zupełnie nowych kolorów, dosłownie i w przenośni. A mianowicie Manfred von Brauchitsch, bardzo zrezygnowany, zdenerwowany, powiedział coś w stylu: teraz będziemy ten wyścig oglądali, jak gdyby schła farba. Nie wiadomo, dlaczego mechanicy nagle się poderwali i zaczęli skrobać samochód. To była naprawdę trudna sytuacja. Okazało się, że po zeskrobaniu farby z samochodu, a przypomnijmy, do tego momentu wszystkie bolidy Mercedesa były koloru białego. Wówczas po zeskrobaniu farby i zważeniu samochodu okazało się, że waży on 750 kg. Manfred von Brauchitsch następnego dnia wygrał i ustanowił kolejny rekord toru. To naprawdę piękna historia. Ale kolory w marce Mercedes mają naprawdę niebagatelne znaczenie. Zaczęło się od samochodów w kolorze białym, ale był taki moment, rok 1924, kiedy Mercedesy jechały w kolorze czerwonym. A mianowicie dlatego, że włoscy kibice, którzy chcieli koniecznie, aby to właśnie ich zawodnicy wygrali, którzy jechali czerwonymi samochodami, w momencie, kiedy jechały samochody innych nacji, czyli albo Brytyjczyków, albo Niemców, albo Francuzów, przypomnijmy, Niemcy mieli samochody koloru białego, Brytyjczycy mieli samochody koloru zielonego, a Francuzi niebieskiego. Wówczas publiczność schodziła się, blokując jezdnię, a to oznaczało, że zawodnicy musieli zwalniać. Kiedy natomiast widzieli na horyzoncie samochód, który był koloru czerwonego, rozchodzili się, robili miejsce i zawodnik mógł zająć lepsze miejsce. Moi drodzy, dzięki temu fortelowi z czerwonym kolorem Niemcy wygrali. Mercedes ten jeden raz był czerwony. Nie wszystkie firmy miały tyle szczęścia co Mercedes, jeśli chodzi o rozwój wypadków, szczególnie na przełomie II wojny światowej, kiedy okazało się, że w wypadku firmy Mercedes, jak widać na załączonym obrazku i jak widać na muzeum w Stuttgarcie, te samochody po prostu są. Jeśli chodzi o srebrne strzały, jest ich całe mnóstwo. Oczywiście zaczęliśmy od tej pierwszej. Ale teraz cofnijmy się w czasie do roku 1909, kiedy pojawił się ten samochód. Blitzenbenz, tak się nazywało to auto. To jest samochód, który jako pierwszy pobił rekord prędkości na lądzie, a mianowicie 200 km na godzinę. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób przenoszony był napęd za pomocą łańcucha. Ale okazało się, że 200 km na godzinę to było za mało, ponieważ dwa lata później, w 1911, Bob Berman w Stanach Zjednoczonych na torze Daytona pokonał prędkość, a właściwie granicę prędkości 228 km na godzinę. Stając się w tym momencie, w roku 1911, kierowcą ujarzmiającym najszybsze urządzenie na świecie, liczając to samoloty, pociągi i samochody. Po tym jak zobaczyliśmy tyle sytuacji związanych ze srebrnymi strzałami, przyszła mi do głowy myśl, że spoglądając na to, jak wyglądają dzisiejsze rajdy samochodowe, bardzo często widzimy na ulicach samochody, które wiozą samochody rajdowe. Nikt nie jeździ samochodem rajdowym, który ma brać udział w rajdzie normalnie po ulicach. No i między innymi po to powstał ten niesamowity samochód, a mianowicie nazywa się Blue Miracle. Jedyny egzemplarz powstał. To nie jest tak, że jest tylko taki jeden w muzeum. Jeden taki samochód powstał po to, aby szybko, godnie wozić srebrną strzałę, jeśli ma na przykład problemy techniczne. No bo w tamtych czasach jeżdżono samochodami rajdowymi rzeczywiście po ulicach. Bo muszę przyznać, że chyba jest to najszybsza pomoc drogowa, jeśli chodzi o lata 50., ponieważ ten samochód rozpędzał się do 170 km na godzinę. A więc wyobraźcie sobie taką hipotetyczną sytuację, kiedy na jednej z niemieckich autostrad jedzie sobie porządny Niemiec ze swoją rodziną, samochodem, rozpędzając się maksymalnie do, powiedzmy, nie wiem, 90-100 km na godzinę i wyprzedza go ta właśnie ciężarówka z samochodem bez kierowcy, wioząc na pacer właśnie srebrną strzałę. Rok 1938 to absolutny szczyt, jeśli chodzi o chęć pokonywania kolejnych rekordów prędkości. Wystarczy powiedzieć, że Mercedes W125 na publicznej autostradzie w Niemczech osiągnął prędkość 433 km na godzinę. Ale jeśli myślicie, że to koniec, naprawdę ci szaleni Niemcy mieli kolejny pomysł. Tuż przed wybuchem II wojny światowej mieli przygotowany nowy samochód, Mercedes T80. To właśnie ten, na który teraz patrzycie. Samochód, który nigdy nie stanął do walki o rekord. Ale Niemcy byli przekonani o tym, że to auto ma osiągnąć prędkość 750 km na godzinę na publicznej drodze. Naprawdę niesamowita sytuacja. Tak sobie pomyślałem, że gdyby Ludwik II Wittelsbach, zwany od pewnego czasu szalonym, żył jakieś pół wieku później, prawdopodobnie zamiast budować kolejny Neuschwanstein, pewnie zainwestowałby w bicie kolejnego rekordu prędkości. Trochę szkoda.